Rozdział 9 Melchizedech. Trzecią sojuszniczką Sary była Loti. To maleństwo jeszcze nie rozumiało, co znaczy nieszczęście. To też przerażała ją i niepokoiła zmiana, jaką zauważyła w trybie życia swojej przybranej matki. Z pogłosek słyszała, że Sarze przydarzyło się coś niezwykłego, ale nie mogła pojąć, czemu Sara wygląda inaczej czemu ubiera się w starą czarną suknię i przychodzi tylko po to do sali szkolnej, żeby uczyć dziewczynki, zamiast siedzieć po dawnemu na honorowym miejscu i sama się uczyć. Wiele szeptów było pomiędzy dziećmi, gdy wyszło na jaw, że Sara już nie mieszka w swoich pokojach, w których tak długo królowała Emilka. Największe zakłopotanie wprowadziło małą i to, że Sara tak mało mówiła, gdy ktoś ją o coś zapytał. A pytać trzeba wiele, gdy chce się dociec znaczenia wielu tajemnic. Czy ty jesteś teraz bardzo biedna, Saro? Zapytała ją poufle zaraz pierwszego dnia, gdy Sara objęła nadzór nad małą szkółką języka francuskiego. Tak biedna jak żebrak? ścisnęła tłustą łapką smukłą dłoń Sary i wybałuszyła okrągłe, łzami zalane oczęta. Ja nie chcę, żebyś ty była biedna jak żebrak! Widząc, że Loti gotowa rozbeczeć się za chwilę, Sara pośpieszyła ją pocieszać. Żebracy nie mają gdzie mieszkać, rzekła odważnie. A ja przecież mam mieszkanie. A gdzie ty mieszkasz? Nalegała Loti. W twoim pokoju śpi nowa uczennica. Ja teraz mieszkam w innym pokoju, odpowiedziała Sara. A czy to ładny pokój? Dopytywała się Loti. Chcę pójść i obejrzeć. Nie rozmawiaj, upomniała ją Sara. Mi Minchin na nas patrzy i jeszcze się będzie gniewała, że pozwalam ci szeptać. Zdążyła się już przekonać, że musi ponosić odpowiedzialność za wszelkie nieporządki i złamania karności jakie tylko zdarzyły się w tym domu. Jeżeli dzieci były nieuważne, jeżeli rozmawiały lub hałasowały, ona za to odbierała nagane. Ale Loti była osobką upartą. Widząc, że Sara nie chce jej wyjawić miejsca swojego zamieszkania, postanowiła odkryć je sama, jakimkolwiek sposobem. Zagadywała więc młodsze koleżanki i podsłuchiwała rozmowy starszych dziewczynek. Aż w końcu, opierając się na jakiejś informacji, rzuconej przez kogoś mimochodem, wybrała się pewnego wieczoru na poszukiwanie. I wdrapując się na schody, o których istnieniu dotąd nawet nie wiedziała, dotarła na sam strych. Znalazła tu dwoje drzwi, jedne przy drugich, a otwarłszy pierwsze z nich, ujrzała Sarę, stojącą na starym stoliku i wyglądającą przez okno. Saro! Mamusiu, moja! zawołała w przerażeniu. Tak brzydki i pusty wydał jej się ten pokój. Tak od całego świata odległy. Małe nurzęta tak były zmęczone, jakby przebyły co najmniej kilkaset schodów. Na dźwięki jej głosu Sara obejrzała się i struchlała. Co teraz będzie? Jeżeli loti zacznie płakać, a ktoś usłyszy, obie będą zgubione. Zeskoczyła ze stołu i podbiegła do małej. Tylko nie płacz i nie rób hałasu! Zaczęła ją błagać. Dostałabym za to burę, a już dość tego, że przez cały dzień wciąż mnie łajano. Ten pokój. Ten pokój nie jest najkorszy. Nie najkorszy? Szepnęła Loti i zacisnęła usta, rozglądając się wokoło. Była wprawdzie rozpieszczonym dzieckiem, ale tak kochała swoją przybraną matkę, że dla niej zdobyła się na ten wielki wysiłek i zapanowała nad sobą. Zresztą wiedziała, że każde miejsce, w którym mieszkała Sara, mogło przemienić się w przybytek piękna i szczęścia. Naprawdę nie najkorszy? Szepnęła. Jak to? Sara przytuliła ją do siebie i starała się uśmiechnąć, bo widać stąd różne rzeczy, jakich nie ogląda się nigdy tam na dole, odpowiedziała. Cóż to za rzeczy? Zapytała Loty z zaciekawieniem, jakie Sara umiała obudzić nawet w najstarszych dziewczynkach. Kominy na dachu, tak bliskie, że niemal ręką można ich dosięgnąć. I dym który się wije smugami i kłębami, wzbija się w niebo. I wróble, co skaczą dookoła i gwarzą ze sobą, zupełnie jak ludzie. I okna innych poddaszy, z których co chwilę wychylają się jakieś głowy. Tak miło jest myśleć o tych ludziach. Kim oni są i co porabiają. I tak tu wysoko, wysoko. Jakbym się znajdowała w jakimś innym świecie. Oj, chciałabym to zobaczyć. Zawołała Loti. Podsadź mnie w górę! Sara podniosła ją i postawiła na starym stoliku, po czym obie oparły się o krawędź skośnego okna i wyjrzały na świat. Kto nie spoglądał z takiej wysokości, ten nawet nie pojmuje, jak niezwykły widok roztoczył się przed oczyma obu dziewczynek. Oto zewsząd rozpościerały się płaszczyzny dachówek, zbiegając ukośnie ku rynkom. Wróble, które miały tu swe siedliska, ćwierkały i skakały wokoło, nie okazując najmniejszej trwogi. Dwa z nich usiadły na szczycie najbliższego komina i kłóciły się ze sobą, póki jeden nie podziobał i nie wypędził swego towarzysza. Po bliskie okno strychowe było zamknięte, gdyż sąsiednia kamienica była niezamieszkana. Szkoda, że nikt tam nie mieszka. Westchnęła Sara. To okno jest tak blisko, że gdyby tam na poddaszu mieszkała mała dziewczynka, mogłybyśmy ze sobą rozmawiać, a nawet przełazić do siebie w odwiedziny. I jeżeli byśmy się tylko nie bały, że spadniemy z dachu. Niebo wydawało się tu znacznie bliższe, niż gdy się patrzyło na nie z ulicy. Loti była oczarowana. Z wysokości okna strychowego, pomiędzy kominami, wszystko to, co działo się na dole, wydawało się niemal czymś nierzeczywistym. Ledwie się tu wierzyło w istnienie miss Minchin, miss Amelii i sali szkolnej, a turkot kół na ulicy poczytać można było za dźwięk pochodzący z innego świata. Ach, Saro! Zawołała Loti, przytulając się do jej opiekuńczego ramienia. Jakże mi się podoba tu na poddaszu. Tu o wiele ładniej niż tam u nas na dole. Popatrz na tego wróbelka. Szepnęła Sara. Szkoda, że nie mam okruszynek. To bym mu rzuciła. Ja mam! Półgłosem wykrzyknęła Loti. Wczoraj kupiłam sobie ciastko i jeszcze został mi w kieszeni kawałek. Gdy rzuciły kilka okruszynek, wróbelek zerwał się i odleciał na jeden z sąsiednich kominów. Widocznie nie był przyzwyczajony do serdeczności ze strony mieszkańców poddasza i zlął się rzuconych niespodzianie okruszyn. Ale gdy Loti nie ruszała się, a Sara poczęła cichutko ćwierkać, jak gdyby sama była w rumelkiem, ptaszek poznał, że to, co go tak przestraszyło, było jedynie objawem gościnności. Przechylił więc główkę i z wysokości komina spoglądał na okruszyny, mrugając przy tym oczkami. Loti ledwie potrafiła ustać spokojnie. Czy on się zbliży? Czy się zbliży? szepnęła. Ze spojrzenia jego widać, że się zbliży. Odpowiedziała Sara szeptem. Teraz przemyśla nad tym, czy to bezpieczne. Tak, przyleci. O, już się zbliża. Rubelek sfrunął w dół i skoczył ku okruszynom. Ale zatrzymał się w pewnej odległości i znów przechylił główkę na bok. Jakby rozmyślając nad tym, czy Sara i Loti nie zamienią się przypadkiem w dwa duże kociska i nie rzucą się na niego. W końcu doszedł do wniosku, że dziewczynki nie są takie straszne, jak mu się wydawało, więc w kilku podrygach podbiegł bliżej. Porwał lśniącym dziobkiem największą z okruszynek i zaniósł ją hen poza komin. Teraz już nas zna, rzekła Sara. Zaraz przyleci po resztę okruszynek. Wrócił, ale nie sam, bo przyprowadził ze sobą kolekę. A ten kolega za chwilę odleciał i przywiódł jakiegoś swego kuzyna. Rozpoczęły we trzech wesołą ucztę, pełną krzyku, gwaru i świergotu. Co czas pewien jednak odrywały się od jadła i przechylały łebki w bok, obserwując zachowanie się Loti i Sary. Loti tak bardzo była tym zachwycona, że zapomniała o pierwszym przykrym wrażeniu, jakie doznała przy wejściu na poddasze. Zresztą, gdy zeszła ze stołu i powróciła niejako do spraw ziemskich, Sara pokazała jej różne zalety i powaby pokoju których istnienia nigdy by się nie domyśliła. To moje mieszkanko takie jest maluchne i położone tak wysoko, że niemal wydaje się gniazdkiem na wierzchołku drzewa. A ten pochylony sufit tak jest zabawny. Patrz, w tym końcu pokoju zaledwie można stanąć prosto, a gdy świta poranek mogę leżeć w łóżku i patrzeć wprost w niebo przez to okno w dachu. Wygląda ono zupełnie jak kwadratowy skwerek światła. Gdy słońce zaczyna świecić, przepływają nade mną małe różowe obłoczki, a mnie się zdaje, że mogłabym ich dotknąć. A jeżeli deszcz pada, to krople szemrzą i szemrzą, jak gdyby kawużyły ze mną o czymś miłym. Kiedy indziej znowu, gdy świecą gwiazdy, można położyć się na łóżku i liczyć, ile ich widać przez okno. A przypatrz się temu zardzewiołemu piecykowi w kącie. Gdyby był wyczyszczony i gdyby zapolono w nim ogień, byłoby tu prześlicznie. Widzisz teraz? Że mam naprawdę miły pokoik? Mówiąc to, trzymała Loti za rękę i, obchodząc wraz z nią całe swe szczupłe mieszkanko, unauczniała gestami wszystkie te rzekome piękności. Loti, która zawsze wierzyła słowom Sary, również zaczęła sobie wyobrażać, że dostrzega to wszystko. Widzisz? Mówiła dalej Sara. Tu na podłodze mógłby leżeć gruby, puszysty kobierzec indyjski. W tym zaś kącie mogłaby stać mała, miękka sofa, pełna poduszek. Tam dalej stałaby półkę pełna książek. Przed piecykiem mogłaby leżeć tygrysia skóra, a na ścianie wisiałyby obrazy i dywaniki, które zasłoniłyby odrapany tynk. Tam mogłaby wisieć lampka z różowym kloszem, a na środku pokoju postawiłabym stolik z przyborami do herbaty. A koło ogniska szumiałby mały pękaty imbryczek. Łóżko <noise> też mogłoby być inne zupełnie. Ładne, wygodne, zasłane miłą jedwabną kolderką. A może udałoby nam się oswoić w Żeby przylatywały do okna, stukały w szybę i prosiłyby je wpuścić do pokoju. Ach, Saro! zawołała Loti. Ja bym chciała tu mieszkać. Gdy Sara namówiła ją do odejścia i odprowadziwszy ją przez kawałek drogi wróciła na poddasze, pokój wydał jej się inny niż przed chwilą. Czar z myśleń roztaczanych wobec Loti prysnął doszczętnie. Łóżko było twarde i nakryte brudnym kocem. Na bielonej ścianie widać było odpadły tynk oraz plamy. Podłoga była zimna i goła, piec połamany i okryty rdzą, a odrapany podnóżek, kulejący na jedną nogę, był jedynym sprzętem pokoju. Sara usiadła na nim i podrapała głowę rękami. Odwiedziny i odejście Loti spotęgowało w niej wrażenie brzydoty pokoju oraz własnej samotności. Tak, to prawdziwa powstania, odezwała się do siebie. Czasem wydaje mi się, że jest to chyba najbardziej odludne miejsce na świecie. Siedziała już tak przez parę minut, gdy uwagę jej ściągnął jakiś lekki szelest w pobliżu. Podniosła głowę, chcąc zobaczyć, skąd ten głos pochodzi. To, co ujrzała, było tego rodzaju, że gdyby była bardziej bojaźliwa, natychmiast z wielkim pośpiechem zerwałaby się ze swego stołka. Oto z nory wylazł, zapewne zwabiony zapachem okruszynki upuszczonej przez loty na podłogę, ogromny szczur. Przysiadł na tylnych łapach i z lubością węszył na wszystkie strony. Wyglądał tak pociesznie i tak przypominał siwobrodego karzełka czy skrzata, że Sara zamiast się przestraszyć... Ubawiła się jego postacią i minką. Wpatrywał się w nią błyszczącymi ślepkami, jak gdyby chciał ją o coś zapytać. W spojrzeniu tym przebijało takie niedowierzenie, taka niepewność, że serze znów przyszły dziwne myśli do głowy. – Tak, rozumiem cię, bratku. Pewnie, że to ciężko być szczurem. Nikt nie żywi dla ciebie sympatii. Ludzie na twój widok zrywają się, uciekają i krzyczą – we, brzydkie szczurzysko! Mnie też nie byłoby przyjemnie, gdyby ludzie na mój widok zrywali się z miejsca krzycząc, mfe, brzydka Sara! I zastawiali na mnie pułapki, udając, że mi podają obiad. Zgoła inaczej to być wróbelkiem. Ale nikt nie pytał tego szczura, gdy się urodził, czy chce być szczurem. Nikt nie pytał, czy wolisz być szczurem, czy wróblem. Siedziała tak spokojnie, że szczur zaczął nabierać odwagi. Bał się wprawdzie ogromnie, ale może miał serce takie jak wróbelek. A ono mówiło mu, że ta dziewczynka nie jest kotem i nie skoczy na niego znienacka. Przy tym głodny był ogromnie. W norze miał żonę i liczną rodzinę, której od kilku dni nie dopisywało szczęście w łowach. Odszedł od gorzko płaczącej dziatwy i powiedział sobie, że gotów jest narazić skórę, żeby zdobyć parę okruszynek. Toteż, ujrzawszy zdobycz, ostrożnie stanął znów na czterech łapkach. Chodź no bliżej, odezwała się Sara. Nie bój się, nie jestem pułapką. Możesz sobie zabrać te ogruszyny, biedaku. Więźniowie Bastylii przyjaźnili się ze szczurami, może i my zawrzemy przyjaźń? Nie wiem, czemu to przypisać, jednakże jest rzeczą pewną, że zwierzęta rozumieją, co się do nich mówi. Może istnieje mowa, która nie składa się z wyrazów, a mimo to jest zrozumiała dla wszystkich w świecie. Może we wszystkim kryje się jakaś dusza, która, nie wydając nawet najlżejszego dźwięku, umie zawsze rozmówić się z inną duszą. Jakakolwiek była przyczyna, szczur wiedział już od owej chwili, że jest bezpieczny. Chociaż jest niczym więcej jak szczurem. Wiedział, że ta młoda ludzka istota, siedząca na czerwonym podnóżku, nie zerwie się i nie nastraszy go dzikim hałasem. Ani też nie będzie w niego ciskała ciężkimi przedmiotami. Które, jeżeli go nie zmiażdżą, to w każdym razie mogą go okulawić, lub zmusić do szybkiej ucieczki i ukrycia się w głębi nory. Był to szczur naprawdę bardzo grzeczny. Nie myślał nikomu wyrządzić szkody. Gdy stał na dwóch łapkach i węszył, utkwiwszy oczy w Sarze, miał nadzieję, że ona zrozumie jego zamiary i nie odniesie się do niego wrogo. Gdy ów tajemniczy głos, który przemawia bez słów, powiedział mu, że nie ma się czego obawiać. Podszedł cicho ku okruszynom i zaczął je zajadać. Przy czym od czasu do czasu spoglądał boczkiem na Sarę, zupełnie jak to czyniły wróble, a minkę miał tak potulną i nieśmiałą, że aż wzruszył serduszko dziewczynki. Jedna z okruszyn była większa od innych, tak iż prawie nie zasługiwała na nazwę okruszyny. Widać było, że szczur miał wielką chrapkę na ten kosek. Jednakże bał się podejście do podnóżka, przy którym, Leżała ta smakowita rzecz. Pewno chce ją zanieść do nory swej rodzinie. Pomyślała Sara. Jeżeli nie będę się ruszała, może on nabierze odwagi i złapie tę okruszynę. Była tak zaciekawiona jego zachowaniem, że ledwo śmiała oddychać. Szczur podpełznął nieco bliżej i schrupał jeszcze kilka okruszyn. Po czym zatrzymał się i ją węszyć ostrożnie, rzucając ukradkowe spojrzenia w stronę osoby siedzącej na podnóżku. Naraz skoczył i z nagłą śmiałością, przypominającą poprzednie zachowanie się wróbla, dopadł u ciastka. Ale ledwo je zgarnął w swe pazurki, natychmiast dał drapaka ku ścianie, zapadł się w jakiejś szczelinie pod podłogą i zniknął. Wiedziałam, że chciał tę okruszyny zanieść swoim dzieciom, rzekła Sara. Jestem przekonana, że wkrótce zawrzemy przyjaźń. W jaki tydzień później, jeden z tych nielicznych wieczorów, gdy Ermengarda miała sposobność do wymknięcia się na górę, na próżno stukała przez parę minut koniuszkami palców w drzwi pokoiku Sary. W głębi pokoiku panowała taka cisza, że Ermengarda początkowo myślała, że Sara już śpi. Naraz, ku wielkiemu swojemu zdziwieniu, usłyszała jej cichy śmiech oraz następujące słowa wypowiedziane do kogoś pieszczotliwym głosem. No, no, weź to sobie Melchizedechu i wracaj do domu. Już tam żona czeka na ciebie. Wnet potem Sara otworzyła drzwi i ujrzała Ermenegardę, stojącą na progu i wpatrującą się w nią przerażonym wzrokiem. Z kim? Z kim rozmawiałaś, Saro? spytała ją cicho Ermenegarda. Sara wciągnęła ją ostrożnie do pokoju, ale twarz miała jakby uradowaną i rozbawioną. Musisz mi przyrzec, że się nie przestraszysz ani nie krzykniesz, bo inaczej ci nie powiem, odpowiedziała. Ermenegarda już na wstępie miała ochotę wydać przeraźliwy okrzyk. Zdołała jednak zapanować nad sobą. Rozejrzała się wokoło po pokoju i nie zobaczyła nikogo. A przecież Sara najwyraźniej z kimś rozmawiała. Ermenegardzie przyszły na myśl duchy. Czy to coś takiego, co mogłoby mnie przestraszyć? Zapytała lękliwie. Niektórzy ludzie się ich boją, odpowiedziała Sara. Ja też się bałam początkowo, ale... Teraz się nie boję. Czy to był. duch? pisnęła Ermengarda. Nie, odparła Sara, śmiejąc się. To był mój szczur. Ermengarda skoczyła jak oparzona i jednym susem znalazła się na środku brudnego łóżeczka. Tu podwinęła nogi pod siebie, otulając się szlafrokiem i czerwonym szalem. Nie krzyczała, ale dyszała ciężko z przerażenia. Chwiliła po cichu. Szczur! Szczur! Przypuszczałam, że się zlękniesz, rzekła Sara. Ale nie masz się czego obawiać. Ja go oswoiłam. On mnie już zna i przychodzi na każde moje wezwanie. Y czy chciałabyś go zobaczyć? Ermengarda początkowo była tak przerażona, że skuliła się w kłębek na łóżku i nie śmiała się ruszyć. Jednakże. Niebawem uspokoił ją pogodny wyraz twarzy przyjaciółki, a opowiadanie o pierwszym pojawieniu się Melchizedecha zaostrzyło w końcu jej ciekawość. Tak iż odważyła się spojrzeć przez poręcz łóżka. Sara podeszła do otworu pod murem i uklęknęła przy nim. Czy on e, czy on nie wypadnie nagle i nie skoczy na łóżko? zapytała. Nie, odpowiedziała Sara. On jest tak dobrze wychowany jak i my. Zachowuje się zupełnie jak człowiek. No popatrz. Zagwizdała tak cicho i przymilnie, że jedynie w zupełnej ciszy można było ten głos dosłyszeć. Powtórzyła to kilkakrotnie, całkowicie pochłonięta tą czynnością. Ermenegardzie przyszło na myśl, że przyjaciółka jej wygląda na wróżkę odprawiającą czary. W końcu, widocznie w odpowiedzi na owo zaklęcie, z nory wysunął się łepek o szarych wąsach i błyszczących ślepkach. Sara rozsypała kilka okruszyn trzymanych w dłoni. A Melchizedek wylazł spokojnie z nory i począł je zajadać. Jeden kawałek, większy od innych, zachował sobie na ostatek. Aż uporawszy się z tamtymi, porwał go i uniósł pospiesznie do swego mieszkania. Ta porcja jest przeznaczona dla jego żony i dzieci, wyjaśniła Sara towarzyszce. To bardzo poczciwy szczurek. Sam zadowala się mniejszymi okruszkami. Za każdym razem, gdy wraca do nory, cała jego rodzina aż piszczy z uciechy. Już potrafię odróżnić trzy rodzaje pisków. Innym głosem piszczą szczurzęta, innym pani Melchizedechowa, a jeszcze innym sam Melchizedech. Remengarda zaczęła się śmiać. Ej, Saro, zawołała. Jakaś ty zabawna, ale i dobra. Wiem, że jestem zabawna, potwierdziła Sara, śmiejąc się wesoło. A staram się być dobra. Przetarła czoło małą brunatną rączką, a na twarzy pojawił się wraz smutku i rozżawienia. Tatuś zawsze śmiał się ze mnie. Nazywał mnie dziwaczką, ale bardzo mu się podobały moje wymysły i urojenia. Trudno, nie poradzę nic na to, że mam żyłkę do różnych pomysłów. Gdybym jej nie miała, na pewno bym nie potrafiła żyć. Przynajmniej nie potrafiłabym żyć tutaj. Dodała ściszonym głosem, rozglądając się po pokoju. Remengarda jak zwykle, nie mogła się oprzeć ciekawości. Gdy ty mi opowiadasz o jakiejś rzeczy, zawsze mi się wydaje, jak gdyby ona nabierała rzeczywistości. Na przykład o Marchi Zadechu tak mówisz, jakby to była jakaś osoba. Bo też on jest osobą, odpowiedziała Sara. Bywa głodny i przerażony, zupełnie jak człowiek, ma żonę i dzieci. Skąd wiesz, że on nie myśli o wszystkim tak, jak my? Jego spojrzenia niczym się nie różnią od spojrzenia istoty rozumnej. Dlatego to nadała mu imię ludzkie. Usiadła w zwykłej pozycji na podłodze, obejmując kolana rękami. Zresztą, dodała, jest to szczur zesłany mi na przyjaciela w mej bastylii. Codziennie przynoszę mu kawałek chleba, niedojedzony przez kucharkę, a to mu w zupełności wystarcza na wyżywienie całej rodziny. A więc to jest Twoja Bastylia? zapytała Ermengarda z zaciekawieniem. Wciąż jeszcze wyobrażasz sobie, że to Bastylia? Prawie zawsze, odpowiedziała Sara. Czasami staram się sobie wyobrazić, że jestem w jakimś innym miejscu, ale z Bastylią idzie mi najłatwiej, zwłaszcza gdy jest zimno. W tejże chwili Ermengarda o mało nie zeskoczyła z łóżka, przerażona od głosem, który nagle rozległ się koło niej. Było to jakby dwukrotne stuknięcie w ścianę. Co to takiego? Zawołała. Sara powstała i odpowiedziała głosem dramatycznym. To więzień z sąsiedniej celi. Beki. Zawołała Ermengarda, uniesiona zachwytem. Tak jest, odparła Sara. Słuchaj, dwukrotne stukanie oznaczało: więźniu, czy jesteś w celi? To rzekłszy, zastukała w ściany trzykrotnie, jakby w odpowiedzi. To oznacza: tak, jestem w celi i wszystko w porządku. Z tamtej strony ściany odpowiedziało czterokrotne stuknięcie. A to oznacza: więc, towarzyszu niedoli, będziemy spali spokojnie. Dobranoc. Ermengarda aż promieniała z zachwytu. – Ach, Saro! – szepnęła. – To brzmi jak bajka. – Bo też jest to bajka – odpowiedziała Sara. – Wszystko jest bajką. I ty, i ja, i Miss min Usiadła znowu na ziemi i gaworzyły ze sobą tak długo, aż Ermengarda zapomniała, że jest niejako z biegiem z więzienia i dopiero na rozkaz Sary uświadomiła sobie, że nie może przez noc całą siedzieć w bastyni. Lecz powinna wymknąć się cichaczem na dół i wślizgnąć się z powrotem do opuszczonego łóżka. Czytała Nikoletta Drakon. Zapraszam do subskrypcji kanału. Nasze czytanie.